Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj porozmawiamy na temat kart, ale na temat kart, które nie są kartami Tarota, nie są również kartami Lenormand. Chciałabym odpowiedzieć również na jedno z Waszych pytań, które uważam za bardzo ważne, a także przekazać dla Was przesłanie, które zostało mi ujawnione wczoraj, dokładnie wczorajszej nocy, przez siłę wyższą i zostało ono w pewien sposób potraktowane jako bardzo ważne i dlatego dzisiaj, mimo tego, że mamy na zewnątrz rajd rowerowy i słyszycie te odgłosy w tle, to nagrywam ten filmik, aby to przesłanie trafiło do Was dokładnie teraz, a nie za kilka godzin czy za kilka dni. Moi drodzy, pytacie mnie często o karty Tarota czy inne karty. Z jakich kart ja korzystam, jakie Wam polecam i o wiele, wiele, wiele różnych innych rzeczy. Moi drodzy, karty Tarota są same w sobie bardzo trudne, zawierają mnóstwo symboli. Tutaj każdy symbol zawarty na karcie ma jakieś znaczenie, ma głębokie znaczenie, nie można go pomijać. Tak samo karty do przepowiadania przyszłości, które umownie nazywamy kartami Madame Lenormand, to również są karty bardzo symboliczne, karty, które potrafią Wam bardzo wiele powiedzieć, bardzo wiele ukazać i również należy zwrócić uwagę na to, co na tych kartach się znajduje, jaka jest przedstawiona pogoda, jaki jest krajobraz przedstawiony, jakie symbole. I gdy na przykład mamy kartę jeźdźca, jest zawsze przedstawiony koń i warto w tym momencie, próbując zrozumieć ten przekaz, oprzeć się również na zwierzęciu mocy, które ta karta przedstawia. To są te karty trudniejsze, ale dookoła nas jest mnóstwo, mnóstwo różnych kart, które mogą służyć praktycznie każdemu. Każdy z Was, gdy zaprzyjaźni się z taką talią, gdy wybierze ją przy pomocy swojego serca, swojego głosu wewnętrznego, to może bardzo wiele przesłań uzyskać, szczególnie dla tego życia teraźniejszego, przesłania na chwilę obecną, które mają Wam w pewien sposób pomóc. Ponieważ takie karty do wróżenia, karty wyroczni, tak zwany oracle kart, one potrafią bardzo wiele, bardzo prostych rzeczy Wam uzmysłowić, ukazać symbolicznie, ukazać głębiej, potrafią pomóc Wam nawiązać ten kontakt z Waszą duszą wyższą, z istotami światła, z aniołami, ze wszelkiego rodzaju zwierzętami mocy czy przewodnikami duchowymi. Karty takie zawsze wybieracie według tego, gdy dana talia Was woła. I teraz tak, pytacie mnie o moje karty. Ja mam bardzo wiele talii, to znacie z różnych moich filmów i praktycznie nie mogłabym przedstawić tutaj każdej z nich, ale pokażę Wam karty, które trafiły do mnie w ostatnim czasie, które zostały mi wskazane przez tą siłę wyższą i z którymi w ostatnich dniach bardzo intensywnie pracuję. I są to karty, które nie są kartami Tarota, są to karty, które zawierają mądrości smoków. Tak wygląda to opakowanie. Te karty są bardzo proste, a jednocześnie niezwykle symboliczne. I może akurat również ty poczujesz, że przyciągają cię, a może nie, może będą to inne karty. I moi drodzy, może pokażę Wam kilka z nich, tak abyście otrzymali taki impuls, jak one wyglądają i jak te obrazy Was inspirują. Będzie to oczywiście tutaj odwrotnie, ponieważ kamera nagra to na zasadzie zwierciadła. Zwróćcie uwagę, te karty mają specyficzną i symbolikę, i kolorystykę. I tak dalej. Nie będziemy tutaj przedstawiać całej talii. I
tych kart uzyskałam wczoraj dla Was bardzo ważne przesłanie. Przesłanie, które chciałabym przekazać Wam tak, jak potrafię najlepiej, ponieważ wiem, że siła wyższa zawsze ukazuje coś w odpowiednim momencie i z pewnością, gdy oglądasz ten film, to właśnie to przesłanie będzie pasowało dla Ciebie dokładnie w tym momencie, gdy ten film obejrzysz. Przesłanie należy do smoka białego. Nie będzie tutaj widać. Spróbujmy to, to może tak zrobić. Biały smok jest związany z powietrzem, z żywiołem powietrza. A dla naszych przodków, dla druidów, dla kapłanów, dla magów i czarownic, to właśnie ten element, element powietrza, był tym, który najtrudniej ujarzmić, z którym właściwie najtrudniej pracować. Element powietrza, czyli nasze myśli. I ten biały smok symbolizuje właśnie myśli. I to przesłanie jest takie ważne dla każdego z nas. Co myślimy w tej chwili o nas samych, to tworzy naszą przyszłość. Czyli jakakolwiek myśl, którą wysyłamy do wszechświata, czy świadomie, czy nieświadomie, tworzy naszą przyszłość. To, co myślimy o innych ludziach, to prędzej czy później uderza w nas samych, czyli znajduje odzwierciedlenie w naszym życiu. I właśnie to jest jedna z wielu rzeczy, których jako pierwsze należy uporządkować, należy opanować, należy ujarzmić. I prawdziwy mag i prawdziwa czarownica wie, że nie może sobie pozwolić na jakieś przypadkowe myśli, na jakieś dziwne myśli, bo wie, że to, co myśli, to prędzej czy później wydarzy się w jej życiu czy w jego życiu. Tak jak w życiu każdego normalnego człowieka, który często nie zdaje sobie sprawy z tego, że to, co jest obok niego dokładnie teraz, to jest materializacja jego myśli, wcześniejszych myśli. Często jest tak, że zupełnie nie zdajemy sobie z tego sprawy, te osoby po stronę, te osoby normalne, ponieważ osoby zajmujące się magią w większości kontrolują swoje własne myśli. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że oglądając cokolwiek, czytając cokolwiek, my myślimy i nasze myśli prędzej czy później znajdą odzwierciedlenie w naszym życiu, stworzą tą rzeczywistość obok nas. Wszystkie myśli, które są pełne negatywizmu, negatywności, myśli negatywne, destrukcyjne, smutne, te wszystkie rzeczy prędzej czy później na zasadzie przyciągania pojawią się w naszym życiu. Jeżeli my się czegoś boimy, podświadomie czy świadomie, jeżeli my o czymś rozmawiamy, my o czymś myślimy, to to pojawi się w naszym życiu. To jest takie proste, ale często nie chcemy, aby to była prawda. Często kryjemy się i mówimy, że to wcale tak nie jest, że my przecież myślimy pozytywnie. Ale gdy rzeczywiście zaczęlibyśmy zapisywać nasze myśli, to okaże się, że tych myśli pozytywnych to jest może 1%, a tych myśli negatywnych, myśli przepełnionych strachem, myśli destrukcyjnych jest o wiele więcej. I czym jest nam trudniej, czym trudniejszą sytuacją mamy, czy w miłości, czy w finansach, to tych myśli destrukcyjnych jest jeszcze więcej, jeżeli my nad nimi nie zapanujemy.
Często jest również tak, że może powodzi nam się jakoś tak średnio, ale patrzymy na innych i wysyłamy do nich negatywne myśli. Myśli nienawiści, myśli wypełnione zawiścią. I to, co wysyłamy, wraca do nas. I to według tej starej zasady czarownic zawsze wraca do nas siedmiokrotnie. Czyli to, co myślimy o innych, to pojawi się u nas. I moi drodzy, ja wiem, że bardzo trudno opanować myśli, bardzo trudno uświadomić sobie, które myśli są wasze własne, a które są obce, które zostały nam podsunięte, zostały nam w jakiś sposób przesłane przez innych, przez różne siły. I dlatego chciałabym przedstawić wam takie ćwiczenie, ćwiczenie właśnie tego białego smoka. Tego białego smoka białej energii, pozytywnej, które należy stosować minimum 7 razy, czyli przez 7 dni. Potem można zrobić sobie przerwę i znowu za jakiś czas powtórzyć. Znowu przez 7 dni. Ta magiczna liczba, czyli to, co myślimy, to, co wysyłamy do innych ludzi, czy to, co myślimy o nas, wraca do nas 7-krotnie, tak 7 razy. 7 dni. To ćwiczenie jest bardzo proste i każdy z was może je wykonać. To ćwiczenie jest również bardzo wyjątkowe, bardzo symboliczne. Jest ono taką energią uwalniania was od myśli negatywnych, myśli, które was ograniczają, myśli, które was w jakiś sposób blokują. Myśli wypełnionych strachem, myśli, które często związane są z waszymi rodzicami, z waszym otoczeniem, z waszym wychowaniem i tym podobne. Do tego ćwiczenia należy się przygotować, podobnie jak do każdego rytuału, czy do sesji jasnowidzenia, czyli uspokoić się wewnętrznie. Można zastosować ten kolor fioletowy, fioletowy do oczyszczenia, usunięcia tego, co stare. Możecie ubrać ją na fioletowo, możecie skorzystać z kąpieli, z kwiatami lawendy, z olejkiem lawendowym, natrzeć wasze nadgarstki olejkiem lawendowym, a następnie usiąść w spokoju, wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne, wszystkie rzeczy, które was w jakiś sposób mogą rozpraszać i rozpocząć waszą podróż, wasze spotkanie z tym białym smokiem. Jak tego dokonać? Przede wszystkim siadacie i staracie się wyrównać wasz oddech. To może być kilka sekund. Staracie się wyłączyć wszystkie myśli z życia codziennego. To może być trudne, ale jestem pewna, że po jakimś czasie wam się to również uda. Następnie wyobrażacie sobie, że stoicie na skałach. Przed wami jest olbrzymia przepaść, a pod wami piękna dolina. Stoicie na tych skałach i prosicie z całych sił, siły fioletowego promienia, siły białego promienia, siły anielskie, siły smoków, siły istot światła. Ta wasza prośba powinna wynikać z głębi waszego serca i ona może być w całości wasza indywidualna. Wy nie musicie tutaj używać jakichś gotowych formułek. Prosicie o to, aby siły te uwolniły was od wszystkich negatywnych myśli, myśli destrukcyjnych, które w jakiś sposób ograniczają was, czy ograniczały was w waszym życiu, w waszych ostatnich miesiącach czy tygodniach. Następnie czekacie na podmuch wiatru. Wiatru, który tak symbolicznie jako żywioł powietrza niesie wasze myśli do wszechświata, niesie wasze myśli do innych ludzi. I czekacie na podmuch wiatru. I gdy podmuch wiatru pojawia się od tyłu i uderza w was, wy rozkładacie dłonie, rozkładacie ręce na takiej zasadzie, jakby były to wasze skrzydła, i rzucacie się w przepaść. Tutaj oczywiście jest to ćwiczenie tylko i wyłącznie
umysłowe, aby tutaj ktoś nie brał tego dosłownie, moi drodzy, i nie wykonał takiego ćwiczenia w rzeczywistości. Tutaj jeszcze raz to takie małe ostrzeżenie. To jest ćwiczenie umysłowe w waszych myślach, w waszych wyobrażeniu. Czyli nie rzeczywiście stajecie gdzieś na skałach, tylko wyobrażacie sobie to. Następnie skaczecie w dół i wyobrażacie sobie, że wszystkie te myśli ograniczające, te wszystkie myśli czarne, negatywne, one zostały. A wy lecicie. I nagle delikatnie spadacie, siadacie na grzbiecie białego smoka, który pojawił się nad doliną i teraz wy delikatnie spadacie na jego grzbiet. Możecie się do niego przytulić, a możecie dalej mieć rozłożone dłonie tak na zasadzie skrzydeł i możecie poszybować razem z nim w dół tej pięknej doliny. I tutaj każdy z was może indywidualnie to ćwiczenie zmienić, wyobrazić sobie to piękno tej doliny. I powoli szybujecie coraz niżej, aż dotykacie ziemi. Zsiadasz z grzbietu twojego smoka, dziękujesz mu za tą piękną podróż i przez kolejny dzień starasz się kontrolować twoje myśli. Ponieważ od tych starych myśli chciałeś się uwolnić i uwolniłaś się symbolicznie i teraz należy się od nich uwolnić świadomie. Czyli cokolwiek myślisz, zwrócić uwagę, jaka to jest myśl i od wszystkich tych negatywnych się uwolnić. I to ćwiczenie powtarzasz przez 7 dni. Jestem pewna, że w ten sposób postarasz się świadomie kształtować twoje myśli i świadomie kształtować twoją przyszłość. Napisz mi w komentarzu po tych 7 dniach, jak się czułeś po tym ćwiczeniu. Możesz również napisać o tym do mnie w wiadomości prywatnej na moją skrzynkę pocztową. Czy to ćwiczenie ci pomogło? Jeżeli tak, jak się po nim czujesz? Jak je urozmaiciłeś? I czy cieszysz się, że siła wyższa przekazała ci tą wiadomość dokładnie teraz?